może pamiętacie, na początku tego roku ogłosiłem, że przechodzę na redukcję. Od tamtego czasu poświęciłem się siłowni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Poskutkowało to tym, że zbudowałem swoją najlepszą formę w życiu. Od końca tamtej redukcji minęły już jednak 2 miesiące. Spędziłem je m.in. w Czechach czy na Malcie, przeżywając fajne chwile z moimi znajomymi. Muszę jednak powiedzieć, że obok tego siłownia, jak i dieta poszła trochę w odstawkę. Nie pilnowałem dokładnych kalorii, jakie jadłem, ani moje treningi nie były najbardziej regularne. Oczywiście starałem się utrzymywać to wszystko w ryzach, jednak myślę, że nie powtórzyłbym aktualnie wyników, które ustanowiłem na koniec tamtej redukcji. Mimo to uważam, że ten czas był mi potrzebny. Zdążyłem się bowiem stęsknić ze starym życiem i w tym momencie wracam z nową energią, która mam nadzieję pomoże mi zrealizować nowe wyznaczone cele. I co za tym idzie? W dniu dzisiejszym przechodzę na masę. Przed tym jednak, jak ją omówię, oczywiście chcę wejść na wagę. I zobaczmy, jak to wszystko wyglądało podczas tych wakacji. I na mojej wadze mamy 72,7 kg. Tak więc ten mój cel, jakim było utrzymanie tej wagi z końca redukcji, udało się zrealizować. Mniej więcej właśnie celowałem, żeby te 72, mniej więcej 73, może 74 kg ważyć na koniec wakacji. Teraz jeszcze, tak jak widzicie, wygląda moja sylwetka w świetle dziennym. Tu jeszcze od boku i plecy bez żadnego napinania. No i teraz przejdziemy do tego, jaki będzie cel tej masy, na którą wchodzę. I generalnie takim jedynym celem, który sobie wyznaczam, jest dobicie 80 kg na tą chwilę. Nie chcę sobie narzucać, nie wiem, 81, 82, bo do końca nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądać. Chcę właśnie sobie wyznaczyć tą granicę bezpieczną 80 kg i również tempo tej masy, którą będę robił, chciałbym, żeby było takie dość spokojne. W mojej głowie teraz jest taki plan, żeby przez pierwsze 2 miesiące, czyli wrzesień i październik, zrobić masę 1,5 kg na miesiąc, bo na początku masy zawsze to wszystko idzie łatwiej. I później obniżę to sobie do kilograma na miesiąc i co za tym idzie, mniej więcej w lutym, w marcu dobiję te 80 kg na wadze i wtedy po prostu zdecyduję, co dalej, czy będę jeszcze masował, czy już przejdę na redukcję. Tutaj też ogólnie dużą zmianą będzie mój plan treningowy. Jednak do tego przejdziemy w dalszej części filmu, bo jak na razie przyszła pora na śniadanie. Śniadanie, którym oficjalnie otworzyłem okres masowy, rozpocząłem od pokrojenia 2 bananów. Do miski przerzuciłem 2 opakowania jogurtu greckiego 0%, dodałem do niego właśnie te banany oraz 30 gramów granoli. Tak zrobiony posiłek dostarczył mi 522 kalorie, z czego aż 31 gramów białka. I jak jesteśmy teraz w temacie kalorii, to oczywiście muszę też przejść do tego, jak przewiduję, albo jak zakładam sobie, moje zapotrzebowanie kaloryczne na następne miesiące, tygodnie. I tu powiem wam szczerze, że jest to jeszcze większa niewiadoma dla mnie niż ten cel kilogramów, który sobie wyznaczyłem, bo to się wszystko okaże. Na dzień dzisiejszy ustanawiam sobie 3000 kalorii dziennie. Przez następny tydzień codziennie będę wchodził na wagę i będę kontrolował, jak to wszystko wygląda. Jeżeli okaże się, że te kalorie są wystarczające, no to po prostu na nich zostanę. Jeżeli natomiast okaże się, że moja waga będzie stała w miejscu, no to po prostu zwiększę tą kalorykę. Właśnie to też jest taki temat, że dużo ludzi się mnie pyta, czy to w komentarzach, czy to gdzieś na Instagramie, gdzie wyznaczyć, jak wyznaczyć tą kaloryczność. I no już takiego doświadczenia się nauczyłem, że nie ma sensu jakoś specjalnie bazować na tych wszystkich kalkulatorach i tak dalej. Można się tym zasugerować na samym starcie masy czy redukcji, a generalnie no najlepszym sposobem na znalezienie tej kaloryki, którą musicie spożywać, to najzwyczajniej w świecie kontrolowanie swojej wagi i wyciąganie wniosków. Jeżeli chcecie masować, a wasza waga stoi na danych kaloriach, to po prostu kurwa musicie je zwiększyć albo obniżyć aktywność, chociaż moim zdaniem lepiej jest zawsze zwiększać kalorie, bo później się staniecie takimi beczkami. Dobra, jestem już pod siłownią i teraz, jak być może niektórzy z was pamiętają, pod koniec redukcji, ten ostatni miesiąc redukcji, robiłem już na dużej intensywności, gdzie trenowałem 5 razy w tygodniu planem upper, lower, push, pull, legs. I w tym momencie stwierdziłem, że przechodzę na jeszcze większą intensywność. Zanim powiem dokładnie, jak ten plan będzie wyglądał, to chcę powiedzieć, że ta decyzja jest podyktowana przede wszystkim tym, że jestem sobie w stanie na to pozwolić. Moja sytuacja życiowa mi na to pozwala, żeby poświęcić się w 100% tej siłowni. Skończyłem już liceum, będę szedł na studia zaoczne, więc tego czasu będę miał bardzo dużo. I jeżeli jestem w stanie maksymalizować moje wyniki, to chcę to po prostu zrobić i chcę się temu poświęcić. Wydaje mi się, że też już moje doświadczenie na tej siłowni po prostu pozwala mi wejść na taką intensywność. A planem, który teraz sobie przygotowałem, jest to plan push, pull, legs. I to jest właśnie od 5 do 6 razy w tygodniu, ponieważ będzie wyglądało to w ten sposób, że będę robił push, pull, legs, dzień przerwy, push, pull, legs, dzień przerwy. I tu mam 2 treningi A i B. Właśnie push, pull, legs A, push, pull, legs B. I dzisiaj właśnie, zaczynając ten cały tydzień treningowy, będę robił trening push. I pierwszym ćwiczeniem na tym treningu push oczywiście będzie płaska. Tutaj, jeżeli chodzi o płaską, będę robił ją w seriach.
3x5. Jak na razie będę chciał wprowadzić w sobie periodyzację. W skrócie to jest po prostu to, że co trening będę zwiększał ciężar o 2,5 kg. Aktualnie schodzę z ciężarami specjalnie do 90 kg, więc jak zobaczycie, ta seria, którą będę robił, będzie dosyć łatwa. Porobię sobie to też z pauzami. No i w ten sposób będę wchodził wyżej. Powiedzmy, nie wiem, 102,5 na 5 będzie moim sufitem. Zejdę z powrotem do 90, czy tam do 92,5 na przykład. I ponownie tak samo będę wchodził tym okresem periodyzacji na górę. To mi wprowadzał trener Patryk, którego serdecznie pozdrawiam. Właśnie na redukcji bardzo mi się to spodobało. Fajnie to wychodziło. I z tego powodu pomyślałem, że sobie będę to kontynuował. Lecimy z pierwszą serią. I tu pauza. I w górę. No i tak jak mówiłem, tak to na razie tu będzie wyglądać. Chcemy iść z tym ciężarem w górę, to działało. I mam nadzieję, że będzie działało jeszcze lepiej właśnie na masie. Niestety na następnych ćwiczeniach mikrofon, który wydawało mi się, że miałem podpięty, z jakiegoś powodu nie łapał dźwięku. Z tego powodu stwierdziłem, że ten konkretny, jak i każdy inny dzień treningowy z mojego planu, omówię po prostu w osobnym filmie, który pojawi się gdzieś w przyszłym tygodniu. Pomijając to, tak wyglądała moja sylwetka w świetle siłownianym, raz tak prezentują się wszystkie moje pomiary, o których zapomniałem wspomnieć na początku filmu. I dobra, wróciłem już z siłowni, teraz przejdziemy do robienia obiadu. W międzyczasie dorzucam sobie jeszcze tutaj 50 gramów nerkowców. Z tego powodu, że jest już dosyć późno, byłem na treningu, jeszcze byłem na szczepieniu, tak więc trochę czasu minęło, mam tylko 500 kalorii na koncie. Tutaj 50 gramów nerkowca, 294 kalorie. Dajcie to podczas gotowania, a dzisiaj zrobimy sobie bardzo fajny posiłek. Głównie z użyciem tych trzech produktów, to jest wołowina 10%, takosy, ser cheddar. I do tego wlecą warzywka. Za chwilę pokażę, jak to się robi. Generalnie to jest taki przepis, który gdzieś mi się kiedyś na Instagramie wyświetlił, przetestowałem go. I tak już z 5 razy go robiłem i za każdym razem coś od siebie dodawałem. Więc jest już to w sumie takie po mojemu robione. Jednak co do zasady, jest to dość szybki posiłek, taki, że w 20 minut da się całość zrobić, a ma sporo kalorii i też dużo białka. Cały myk polega na tym, żeby przykleić wołowinę do wrapa. W moim przypadku jest to 75 gramów. Mięso solę i następnie obracam placka wołowiną do dołu. Smażę całość w ten sposób do utraty surowości. Obracam tortillę i na górę dodaję plaster sera cheddar. Jak mogliście wcześniej zauważyć, ja użyłem tutaj wersji proteinowej, która jest trochę bardziej mdła, jednak nadrabia dużo lepszy makro od zwykłego sera. Całość smażę jeszcze do roztopienia sera pod przykryciem i w ten sposób przygotowuję każdego kolejnego wrapa, a w międzyczasie kroję kostkę pomidora, awokado, paprykę zieloną, paprykę czerwoną, czerwoną cebulę, ogórki kiszone i wszystko ze sobą mieszam. Obok tej sałatki dokrawam jeszcze trochę sałaty lodowej i tak przygotowane warzywa wrzucam do wcześniej zrobionych wrapów. Tym razem zużyłem około połowę przygotowanej sałatki, a resztę zostawiłem na kolejny posiłek. Łącznie takie 4 wrapy dostarczyły mi aż 1225 kalorii i 104 gramy białka. Kilka godzin po zjedzeniu tego obfitego obiadu przyszedłem do przygotowania ostatnich posiłków. Pokroiłem 500 gramów kurczaka na mniejsze kawałki, oblałem go 5 gramami oliwy oraz doprawiłem solą, papryką słodką, ostrą i zmielonym czosnkiem. Tak przygotowane mięso zwyczajnie podsmażyłem na patelni, w międzyczasie gotując ryż oraz przygotowując drugi posiłek składający się z pokrojonej nektarynki, jabłka oraz banana. I w ten oto sposób mamy tutaj kurczaka z ryżem, to jest 200 gramów kurczaka, reszta została na patelni i to po prostu zjem sobie jutro. Do tego kurczaka dochodzą właśnie te warzywa, które już pokroiłem i po prostu sobie zostawiłem. Także to jest kolacja i tutaj jeszcze na taki deserek na sam koniec dnia wlatują te pokrojone owocki, banan, jabłko, nektarynka. Przy okazji teraz tego posiłku jeszcze chciałbym wrócić do tej kwestii wakacji. Po prostu powiedzieć, skąd wynikła taka przerwa na tym kanale, bo nie było filmów aż 3 tygodnie. I wydaje mi się, że po prostu zasługujecie na to, żeby powiedzieć parę słów o tym. I kurczę, powiem szczerze, że pierwszy raz poczułem się tak dość mocno wypalony. I tak naprawdę już to uczucie wypalenia poczułem po pójściu na ławę WK. Jak być może pamiętacie, no było to dla mnie ogromne wydarzenie i spełnienie naprawdę marzenia, w które nie wierzyłem, że kiedykolwiek spełnię. Zrobiłem tam super wynik, poznałem chłopaków, co też było dla mnie czymś wielkim. No i tak przez jakiś tydzień po tym, jak poszedłem na tą ławę, żyłem w takiej właśnie euforii, że to się stało i tak dalej. Jednak później przyszedł taki moment, w którym zadałem sobie pytanie, co dalej. Na tej zasadzie, że skończyłem redukcję, osiągnąłem ten swój cel, który wydawał mi się być niemożliwy do zrealizowania i stanąłem w takim punkcie, w którym nie potrafiłem właściwie wymyślić żadnego filmu. Wszystko, co miałem w głowie, wydawało mi się być takim czymś słabym, bo co może przebić występ na ławie UWK? Nie wiem, kurczę, no trudne jest to do wyjaśnienia właściwie, co tak naprawdę wtedy czułem. Mimo wszystko przez lipiec
czerwiec jeszcze wrzucałem filmy. Na początku sierpnia też jeszcze wrzuciłem film. Później miałem ten wyjazd na Maltę. Właśnie podczas tego wyjazdu tak stwierdziłem, że potrzebuję odpocząć od nagrywania filmów, bo nie ma to sensu w momencie, w którym ja tego po prostu nie czuję. Miałem zaplanowane do nagrania 2 filmy na ten główny kanał, będąc tam na Malcie. Wróciłem z tym, że nie nagrałem żadnego filmu, ale tak jak mówię, doszło po prostu do mnie, że potrzebuję rzeczywiście odpocząć. Nawet tak przez chwilę po prostu pobawić się tym życiem swoim, żeby wrócić ze zdwojoną energią. I w tym momencie wracam. Jestem naprawdę, naprawdę pozytywnie nastawiony do tej masy. Chcę zrobić ją jak najlepiej tylko będę mógł. To też myślę, że widać w tym momencie, że wchodzę na bardzo wysoką objętość na siłowni, że te posiłki chcę, żeby były na jak najwyższym poziomie. Pomimo wysokich kalorii chcę wpychać w siebie te owoce, te warzywa, ładować to białko też z mięsa, z ryb, z orzechów, z tego co jest najlepsze. I podobnie jak to było na początku tego roku z redukcją, gdzie przez pół roku rzeczywiście zamknąłem się na siłowni i grindowałem, tak teraz czuję, że mam energię, żeby zrobić to samo i przejść na jeszcze wyższy level z tą moją sylwetką. Także tyle z tej gadki. Czas zjeść posiłki. Kurczak z ryżem i warzywami to były następne 793 kalorie, z czego 57 gramów białka. Deser w postaci owoców to jedynie 259 kalorii, jednak tyle wystarczyło, aby zapełnić mój kaloryczny cel na ten dzień. I w ten oto sposób dzisiaj udało się dobić równe 3091 kalorii. I dogrywam to jeszcze, bo zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy, czyli o kreatynie. Tuż przed spaniem jeszcze wleci. I oczywiście jest to kreatynka o smaku cola ze sklepu WKDZiK. Pamiętajcie, że z kodem SIVA. Na to i na inne suplementy oraz ubrania otrzymujecie minus 5%. To jest dzisiaj. Pozdro.